Cześć, ja jestem Rabo, a przed wami kolejny odcinek Wpadek. Dziś przyjrzymy się błędom w Królu Lwie. Zapraszam do oglądania. Rafiki to mandryl, rodzaj małpy, który nie posiada długiego ogona, choć twórcy Króla Lwa mieli chyba nieco inne zdanie na ten temat. Tu widzimy różowe czoło na malowidle, a tutaj kolor gdzieś wyparował. Małe skały spadają na ziemię obok lwiątek, i w ułamku sekundy teleportują się do innego wymiaru. Czy coś. Simba, trzymając się gałęzi, robi na niej wyraźne rysy pazurami, które chwilę później magicznie znikają. W tym miejscu widzimy Simbę, okej, więc gdzie on się podział? No i kolejny Houdini znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Ręce Timona mają chyba zdolność teleportacji. Są tutaj? A klatkę później magicznie przenoszą się wyżej. Odbicie stóp Simby powinno być znacznie bliżej wody. Tutaj Simba ma żółte oczy. A tutaj już białe. Założył soczewki czy co? Mam pytanie. Czy ktoś wie, kto odchylił trawę z prawej strony? Oczy Nali najpierw są zielone, a chwilę później niebieskie. Co oni mają z tymi soczewkami? Tutaj zęby są zaciśnięte, a Simba wściekły. Nie mija sekunda, a zęby są rozluźnione, a na twarzy Simby widać przerażenie. Simba, zdecyduj się. I to wszystko na dziś. Dajcie znać, z jakich bajek chcielibyście kolejne odcinki Wpadek. Oprócz tego pamiętajcie, by ocenić film i zasubskrybować kanał. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem.